W ABC Domu połączymy dziś sobie dwa światy, ten domowy z naturą. Opowiem, jak w bardzo łatwy sposób wprowadzić ją do naszej codzienności w aspekcie dbania o siebie, pielęgnacji i tak szeroko rozumianego dobrostanu. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Motywy natury i wprowadzania natury do naszej codzienności tu na Green Canal, na naszym kanale pojawiają się bardzo często. Głównie w aspekcie wnętrz, często sobie rozmawiamy o tym i ja Was zresztą namawiam do tego, żeby wprowadzać do wnętrz akcesoria, meble, które mają w sobie taki mocny akcent naturalny, choćby w postaci budulca, takiego nie wiem, jak drewno czy kamień. Pojawia się ta natura w aspekcie ogrodu, no ogród jest w DNA Green Canal i rośliny, które również możemy wykorzystywać, zresztą dzisiaj też do nich sobie nawiązujemy. Ale dziś tak naprawdę skupimy się na tym, jak w codzienność naszą możemy wdrożyć właśnie elementy naturalne i stworzyć wspólnie zresztą kosmetyki naturalne, kosmetyki, których ja używam już od wielu lat. Obiecałam Wam, że nagram taki odcinek, że opowiem o tym, jakie właśnie elementy ja wykorzystuję do samodzielnego robienia domowych kosmetyków, że tak je nazwiemy, naturalnych, oraz które naturalne kosmetyki wykorzystuję, bo nie wszystkie robię sama. Sięgam też po te, które możemy dostać w sklepie. Jak widzicie, my mamy dziś partnera odcinka, markę Herbapol, o której już od dłuższego czasu tu mówię. Opowiem o tych kosmetykach, które dla mnie są hitem i bardzo, ale to bardzo jestem z nich zadowolona. Opowiem o tych kosmetykach, które robię sama i które spokojnie, z powodzeniem możecie Wy również wykorzystać dla siebie samych, bo tak naprawdę większość tych składników znajdziecie w swoich kuchniach. I dlatego owo ABC domu nam się dzisiaj tak płynnie, pięknie te tematy przeplatają. Mocny powrót do natury jest wyraźnym trendem na całym świecie. Obserwujecie to na pewno od kilku lat i to w aspekcie żywienia, w aspekcie dbania o siebie, właśnie pielęgnacji. Myślę, że dla dużej ilości osób ważnym jest, ile składników w danym kosmetyku to są składniki pochodzenia naturalnego właśnie. No ja na pewno szukam tylko takich kosmetyków. Wiecie o tym, bo już od wielu, wielu lat tak naprawdę o tym mówię. Dziś pokażę Wam, jakich ja kosmetyków używam na co dzień tak dosłownie mimochodem, no bo one są wplecione w naszą codzienność. Wspólnie zrobimy te, które są dobroczynnością dla mojego akurat organizmu. Myślę, że spokojnie Wam również też się sprawdzą. Ale zanim w ogóle to wszystko się zacznie, musimy się skupić na tym, jakie my mamy indywidualne potrzeby. My jako ludzie, a tak naprawdę to nasza skóra, nasze włosy, bo głównie tutaj na tych obszarach będziemy się skupiali, bo tak jak zobaczcie, mamy cztery pory roku, skoro mówimy już o naturze. Mamy te cztery pory roku, każda jest inna, każda ma inne cechy wiodące, dokładnie tak samo jest z nami. Każdy organizm ma inne potrzeby. Mamy różne włosy, w różnej kondycji, mamy w różnej kondycji skórę. Jesteśmy na różnym etapie wiekowym. Tu bym się najpierw zatrzymała, spojrzała właśnie na to, czego dokładnie my potrzebujemy i dopiero komponowała te kosmetyki jeden do jednego dla nas. Te, które Wam dziś pokażę, to są kosmetyki takie jeden do jednego dla mnie, ale myślę, że dla dużej ilości kobiet tak ogólnie, no bo które włosy nie kochają masek odżywczych? Takich, które wiecie, dadzą porządnego kopa energetycznego, które pomogą poprawić ich kondycję, albo która skóra nie lubi pięknego odżywczego peelingu? No, każda skóra lubi. Więc słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy właśnie od peelingu, o którym mówiłam, bo to był taki pierwszy kosmetyk, który ja zrobiłam samodzielnie i który jest ze mną od nie wiem już ilu lat, tak naprawdę od wielu. Nie kupuję peelingów w sklepach, robię je sama, a do tego będziemy potrzebowali oliwy z oliwek, albo może być olej na przykład z migdałów, sól drobnoziarnista czy cukier, kilka dosłownie kropel olejku naturalnego i gotowe. Ten specyfik, a do tego jeszcze szczotka do szczotkowania ciała na sucho, możemy mieć taką do ciała, możemy mieć też taką do twarzy i tą też bardzo mocno polecam. I 2 minuty dziennie, albo chociaż, nie wiem, 10 minut co 3 dni, potrafi zdziałać cuda. Uwierzcie mi na słowo, a najlepiej spróbujcie. Peeling, o którym mowa, jest ze mną już od kilku lat. To był pierwszy kosmetyk, tak jak mówiłam, który zrobiłam, ale szybko doszedł drugi i to jest maska odżywcza do włosów. Maska genialna, którą używam na przemian z tymi kupnymi. Za chwileczkę o nich też opowiem. Maskę domową, która nam odżywi włosy, zrobicie z żółtek jaja, z awokado, oleju rycynowego, to jest dość ważny składnik, miodu i kilku kropel cytryny.
Ja blenduję to wszystko na gładką masę i od razu nakładam na włosy. Przy bardzo delikatnych, jak nie eterycznych wręcz włosach, tego typu maska, taka domowa maska, jest dużym ładunkiem odżywczym, regenerującym, nawilżającym. Ale jeżeli nie chcecie robić jej samodzielnie, to warto sięgnąć po te, które możemy kupić, które mają rewelacyjny skład. Ja Wam pokazuję tą, którą ostatnio odkryłam z Herbapol. Regeneracyjną maskę wegańską z rumiankiem i piwonią w składzie. Ta akurat jest dedykowana włosom przesuszonym czy poddawanym koloryzacji i ma za zadanie odbudować nasze włosy. Ale u mnie, oprócz tego, że przepięknie je rzeczywiście odżywia, to jeszcze pozwoliła mi na wydobycie natury tak naprawdę moich włosów, czyli skrętu. To zdjęcie, które obok widzicie, to jest właśnie zdjęcie po zastosowaniu tej maski. I tu, słuchajcie, taką pętlę zrobimy, wrócimy do tego, o czym mówiłam na początku filmu, żeby zbadać swoje potrzeby i popróbować trochę właśnie różnych kosmetyków, jak nasza skóra, jak nasze włosy zareagują na niektóre z nich, bo to, że odzywa się natura, czyli no na przykład tak jak w moim przypadku właśnie włosy zaczęły się kręcić, to znaczy, że kosmetyk dobrze działa na naszą skórę, na nasze włosy, no i wtedy warto trzymać się tej marki czy tego konkretnego produktu. Odżywka, o której mówiłam, ma w swoim składzie między innymi rumianek, czyli nawilży włosy, doda im sprężystości, doda miękkości. Ten sam dokładnie rumianek wykorzystuje także pod oczy jako ładunek nawilżenia dla skóry. No i teraz spójrzcie, jakie to jest proste. Zaparzam go w bardzo małej ilości wody, tak żeby naprawdę ta esencja była bogata. Namaczam w takim naparze płatki, zwykłe płatki, które na pewno każdy z Was ma w domu. I skórę pod oczami traktuję najpierw ulubionym odżywczym kremem albo maścią, na przykład z witaminą A, i nakładam takie płatki na około 15 minut. Cuda czyni taki zabieg, zresztą sprawdźcie sobie sami. To jest mój w ogóle tajemny sposób na nagrania zewnętrzne. Wiecie, że my dość dużo nagrań mamy na zewnątrz, jeździmy też do klientów i śpimy w hotelach wtedy, no i te noce bywają różne, a ja wyglądam po różnych nocach też różnie, bo nie wszędzie się po prostu wysypiam. No i właśnie ów rumianek i te układy bardzo mnie wtedy ratują. To jest mój taki właśnie sposób tajemny na to, żeby w miarę dobrze wyglądać po takich trudnych sytuacjach, ale domowo też ten zabieg bardzo często stosuję. A same napary ziołowe są w tym domu codziennością, nie tylko moją. Ja w ogóle picie ziół traktuję jako też dbanie o siebie, takie wprowadzanie natury, tyle że do wewnątrz. I właśnie staram się pić bardzo często pokrzywę, o której mówiłam, rumianek, morwę, czystek. No mogłabym tych ziółek wymieniać dość dużo, bo jest sporo takich, które lubię. I ten rytuał picia ziół, na przykład to wygląda tak, że zaparzam sobie właśnie rumianek, w międzyczasie nakładam jakąś fajną odżywczą maskę na włosy, maseczkę na twarz, biorę ulubioną książkę i spędzam, robię sobie taki naprawdę bardzo jakościowy czas dla siebie, bo ja to traktuję jako relaks raz, a dwa jako właśnie taki czas dobrostanu dla mnie samej. Myślę, że wiele z nas to robi, napiszcie zresztą, czy Wy też macie taki sposób na zadbanie o siebie, na tą maseczkę na włosy, maseczkę na twarz, na właśnie picie w tym momencie, kiedy odpoczywacie ziółek, czytanie może. Możecie się dziwić, ale ja tego typu rytuały kobiece stosuję, no myślę, że od liceum. Z moją przyjaciółką robiłyśmy sobie takie sesje wielogodzinne, uczyłyśmy się w międzyczasie, było właśnie jakieś zadbanie takie o ciało, piłyśmy różne ziółka do tego i gdzieś chyba ta tradycja przeszła mi na kolejne lata, zresztą bardzo, ale to bardzo ją lubię. Myślę, że dbanie o siebie i wprowadzanie, zapraszanie tej natury do naszej codzienności jest tak naprawdę łatwe. No bo zobaczcie, możemy zrobić kosmetyki samodzielnie. Te, które ja Wam pokazywałam, no te składniki naprawdę są w kuchniach. Każdy z nas ma jajko, każdy z nas ma miód, każdy z nas ma awokado czy oliwę z oliwek, tak, czy jakiś olej. To nie jest żadna filozofia ani trudno dostępne składniki. Mało tego, w sklepie w tej chwili znajdziemy rewelacyjne kosmetyki ze składnikami naturalnymi, a w przypadku Herbapol, wszystkie receptury tych kosmetyków oparte są po pierwsze na szerokiej wiedzy, a po drugie na 75-letnim doświadczeniu. No robi to ogromne wrażenie i myślę, że warto poszukać takich perełek właśnie na półkach kosmetycznych, popatrzeć na składy i ile procent tych składów to są składniki naturalne. Ja zwracam na to ogromną uwagę, zwracam również uwagę na to, jakim partiom i jakim problemom dedykowane są te kosmetyki. Bo tu znowu, zobaczcie, mamy przykład akurat kosmetyki do włosów. Mamy je i dla włosów osłabionych, i dla włosów, które potrzebują regeneracji. Warto poczytać i warto sięgać po te właśnie dedykowane dla nas.
I nie byłabym sobą, gdybym na sam koniec tego filmu nie wspomniała o dłoniach. O dłoniach, o których my myślę, że dość często zapominamy, a warto naprawdę bardzo mocno o nie dbać, bo tu jest bardzo delikatna skóra. Te z nas, które pracują w ogrodzie albo które pracują fizycznie i tych dłoni używają, wiedzą, jak bardzo szybko po dłoniach widać właśnie ten stan pracowitości i udręki wręcz czasami. I dlatego myślę, że warto im poświęcić trochę uwagi. Też mam te swoje sposoby. Peeling, który Wam pokazywałam, bardzo często właśnie stosuję dokładnie na dłonie. Najpierw robię sobie tutaj peeling, później używam żyworódki albo aloesu, to może być na zmianę. Żyworódkę w ogóle uwielbiam jako roślinę. Bardzo jestem ciekawa, czy wiecie, jakie ma właściwości, bo ja używam jej nie tylko na dłonie, ale też tutaj w okolicach oczu, na różne partie skóry, które są po prostu podrażnione. To jest jedna z moich ulubionych roślin. Napiszcie pod spodem, czy wiecie, jakie ma właściwości i jakie ma właściwości również miód, bo po owej żyworódce właśnie i aloesie, którym smaruję sobie po peelingu dłonie, używam jeszcze na to partię miodu, partię grubego jakiegoś kremu, rękawiczki i znowu zabieg, który czyni cuda. 15 minut w takich rękawiczkach, właśnie po takich zabiegach, naprawdę, słuchajcie, sprawia, że skóra jest w dotyku wręcz jak aksamit i myślę, że jest bardzo, bardzo odżywiona. Te kosmetyki, które dziś pokazywałam, te, o których dziś opowiadałam i te nasze herbapolu, które możecie kupić i te domowe, które możecie ze mną razem zrobić, to tak naprawdę, już tak reasumując całą treść tego odcinka, myślę, że to jest taki prezent, który możemy sobie sami dać, który po pierwsze bardzo łatwo wprowadzimy do naszej codzienności, no bo zobaczcie, dobrego kremu do rąk, czy mydła naturalnego, czy właśnie jakiejś fajnej odżywki można naprawdę używać codziennie. Te maski, które robimy, no nawet niech to będzie rytuał raz na tydzień, no to zobaczcie w skali roku, ile tych rytuałów nam się zrobi. Takie małe kroczki prowadzące do dużej dbałości o siebie samego i myślę, że warto to robić. Tym bardziej, że to tak naprawdę jest bardzo prosto, no i wszystkie składniki, tak jak mówiłam, mamy w swoich kuchniach. No to teraz otwieram giełdę Waszych opowieści i Waszych receptur na kosmetyki domowe. Ciekawa też jestem, czy znaliście herbapol i te kosmetyki, o których mówiłam. Napiszcie mi też koniecznie. Czekam na te Wasze opowieści, które ze składników, jakie dziś ja pokazywałam, są w Waszych domach. Być może wykorzystujecie je dokładnie w taki sam sposób, jak ja to robię. Kto z Was robi peeling samodzielnie albo właśnie takie te domowe, jajeczno-odżywcze maski do włosów? Napiszcie mi koniecznie. A może macie jeszcze jakieś swoje inne receptury? Podzielcie się ze wszystkimi widzami, myślę, że z ogromną przyjemnością i ja, i wszyscy nasi widzowie przeczytają, jeżeli coś fajnego przychodzi Wam do głowy albo sprawdza się u Was. Mam nadzieję, że w ogóle ten odcinek będzie dla nas wszystkich takim kopem fajnym, dobrym, energetycznym na tą wiosnę. Po pierwsze, mam nadzieję też na to, że będzie troszeczkę cieplej, otworzy nam się dzień, więcej czasu będziemy na zewnątrz w końcu mogli spędzić, ale też równie zaczniemy o siebie dbać z dużą uważnością, z dbałością, właśnie z wykorzystaniem tej natury, z zaproszeniem jej do domu. Liczę na to głęboko, że ten odcinek, że troszeczkę Was zostawię właśnie w takiej energii potrzeby zadbania o siebie, skupienia się na sobie w takim szerokim zakresie. Z tym Was zostawiam, czekam na te Wasze opowieści. Bardzo, ale to bardzo dziękuję za ten nasz wspólny, kobiecy trochę pielęgnacyjny dzisiejszy czas. I nie żegnam się na długo, bo Wy wiecie, że my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. A jeżeli chcecie ze mną zostać jeszcze, to tu z boku wjeżdżają w tej chwili odcinki dla Was. Na koniec poproszę o kciuki w górę, o komentarz, choćby to miało być serduszko, bo karmimy algorytmy YouTube'a. Do zobaczenia!